Panie marszałku, panie senatorze, czy nie uważa pan, że należałoby zmienić generalnie całą strukturę sądownictwa w Polsce? No, wzorem może być chociażby druga Rzeczypospolita Polska, a kwestie związane z tworzeniem, likwidacją bądź przekształceniem sądów nie powinny być regulowane w ustawie o ustroju sądów powszechnych, a nie tak jak ma to miejsce obecnie w rozporządzeniu. Ja mogę podać przykład, nie dotyczący akurat tego rządu, tylko wcześniejszych czasów. Jak przeprowadzono reformę sądów, to było w Polsce 49 sądów okręgowych. W tej chwili ta liczba się znacznie zmniejszyła. I mogę podawać przykłady, kiedy poszczególni ministrowie według własnego widzimisię likwidowali sądy okręgowe. I zadaję panu kolejne pytanie. Nie obrażając mieszkańców Łomży, nie obrażając mieszkańców Suwałk, chciałem spytać, dlaczego w Suwałkach, w Łomży jest sąd okręgowy, a został zlikwidowany sąd w Chełmie w województwie lubelskim, w Białej Podlaskiej w województwie lubelskim, czy też był zamiar likwidacji sądu okręgowego, który miał najlepsze wyniki w Polsce w zakresie orzecznictwa, chodzi mi o sąd okręgowy w Tarnobrzegu, który pani minister Piwnik zlikwidowała, a jej następca, no pewna sytuacja absurdalna, pan Iwanicki go przywrócił. Bardzo proszę, panie senatorze. Panie senatorze, dwie części. Pierwsza część odnośnie generalnie sądownictwa. To jest właśnie to, o czym mówiłem. Tak, ja jako dziennikarz właściwie przez całe życie i obserwator także życia tutaj już w Polsce, kiedy do niej wróciłem, spostrzegam i to zresztą właściwie znajduję potwierdzenie także w rozmowach z ludźmi, że właśnie sądownictwo to jest jeden z tych obszarów, który wymaga generalnych zmian, wręcz rewolucyjnych. I jakimś dziwnym trafem nie może sobie z tym żadna ekipa poradzić. Tłumaczę to sobie w ten sposób, że po prostu ktokolwiek by nie przymierzył się do takiej rewolucji, to trafia na ludzi, którzy z prawem, z paragrafami, z ustawodawstwem na co dzień mają do czynienia, bo tacy ludzie w sądach pracują. Więc zawsze znajdą się, im łatwiej jest znaleźć argumenty broniące status quo przeciwko tym, którzy chcą reformować, bo ci, którzy chcą reformować, to zawsze będą działali przeciwko tym, którzy tam pracują. To jest między innymi to, co ja nazywam tutaj próbą zabetonowania tego stanu sprzed 1 stycznia. To jest po prostu próba utrudnienia każdej kolejnej osobie, która się odważy tknąć jakiś fragment. A tu nie chodzi tylko o fragment, ale to jest próba. To jest znowu próba wyeliminowania możliwości dokonywania jakichkolwiek zmian przy pomocy rozporządzeń. Bo wydaje się, że rozporządzenia bardzo ułatwiałyby cząstkowe chociażby zmiany, kolejne zmiany. Więc żeby je zablokować, proszę bardzo, chcecie, to będziemy, zmieni się, nie wiem, wielkość gminy, nazwa gminy czy coś, będziemy zwoływali parlament, żeby wprowadził ustawę i ustawą zmienił, dokonał tej zmiany. To jest właśnie istota tej ustawy, istota tego, co ja nazywam zabetonowaniem. Jeśli idzie o te poszczególne sądy, które pan tutaj wymienił, to ja myślę, że to już pan minister będzie w stanie udzielić bardziej dokładnej informacji, bo ja po prostu nie jestem w stanie tutaj odpowiedzieć na ten temat.